No to ostatni mój nabytek, taki róża ogrodowa. Ma dwa pąki kwiatowe. Nie wiem, co się z nią działo, bo to kupiona była w takiej szkółce. No ale cena była taka przystępna. No 2,5 dyszki za to dałem. No bo wiem, że niektórzy kupują, jak to się mówi, ładniejsze kwiaty za tą cenę. No ale zobaczymy, co będzie z tego za rok. No te wszystkie tutaj te pąki to powinny w przyszłym roku kwitnąć, bo ta hortensja chyba kwitnie na pędach dwuletnich. No to czyli tak jak teraz patrząc, to bliżej jesieni powinna puszczać jeszcze pąki kwiatowe. Ale to myślę, że to się będzie odbywać dopiero jak te dwa kwiatki małe przekwitną. No zobaczcie, nie wiem, tu było poobcinane, tu poobcinane, tu poobcinane. Prawdopodobnie to przyschło. Coś się musiało z nią dziać niedobrego, no ale widać, że jest uratowana. Już u mnie jest ponad tydzień i na razie się nic nie dzieje. Tutaj sobie stoi na ścianie północnej. Tu słońce przyjdzie, ale to dopiero, która to jest, w pół do piątej. Przepraszam, pół do czwartej, to gdzieś będzie w pół do piątej, koło szóstej dopiero, tu słońce przyjdzie. Także hortensja ogrodowa, no będziemy też ją, jak to się mówi, śledzić, jak ona się tu rozwija. O, te liście były takie brązowe, przypalone, nie miały takich ładnych kolorów. O.